W układzie współrzędnych mamy daną prostą L o podanym równaniu oraz parabolę o podanym równaniu. Prosta i parabola przecinają się w punktach A oraz B, gdzie odcinek AB tworzy średnicę tego okręgu O. Zaznaczono na nim punkt C w taki sposób, że odcinek AC z odcinkiem AB tworzy kąt alfa, taki że tangens alfa jest równy 1 trzecia. My musimy obliczyć współrzędne punktu C. Współrzędne punktów A oraz B bardzo łatwo możemy policzyć jako punkt przecięcia prostej i paraboli. Wystarczy ułożyć układ dwóch równań, takie równanie i takie równanie, wyliczyć x i y i otrzymamy dwa rozwiązania, dwa te punkty. Pytanie, jak wyznaczyć punkt C? Gdybyśmy mieli wyznaczone punkty A oraz B, to na pewno dalibyśmy radę wyznaczyć równanie okręgu, na którym leży punkt C. Mając te punkty, możemy śmiało wyznaczyć środek okręgu oraz promień okręgu, czyli równanie okręgu wyznaczymy. Przydałaby się jeszcze jakaś prosta, która przechodzi przez punkt C, i gdybyśmy mieli równanie tej prostej i równanie okręgu, no to moglibyśmy współrzędne punktu C policzyć jako punkt przecięcia okręgu o znanym równaniu oraz prostej przechodzącej przez punkt C, i tutaj taką najnaturalniejszą prostą jest prosta AC. Spróbuję ją tutaj narysować, przedłużyć ją co nieco, może nazwijmy ją sobie na przykład literką K i będziemy chcieli też na pewno wyznaczyć równanie tej prostej. To możemy dosyć łatwo też zrobić, ponieważ będziemy mieli punkt A, przez który przechodzi ta prosta. Jeżeli obliczymy już współrzędne punktów A i B, to będziemy mieli punkt A należący do tej prostej i jeszcze współczynnik kierunkowy tej prostej też dosyć łatwo możemy wyliczyć, ponieważ Damy radę obliczyć tangę z tego kąta. Tutaj ta prosta L jest nachylona do osi X pod kątem 45 stopni, ponieważ prostą L mógłbym prościej zapisać w postaci kierunkowej. Tu mam postać ogólną, a postać kierunkowa po przeniesieniu Y na drugą stronę będzie postaci x minus 2, czyli współczynnik kierunkowy jest równy 1, czyli prosta jest nachylona do osi X pod kątem 45 stopni. Pod jakim kątem jest nachylona prosta K, no tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że tangens z tego kąta alfa jest równy 1 trzecia. Gdybym tutaj narysował prostą poziomą równoległą do osi xów, to ten kącik, może go nazwę beta, mógłbym zaznaczyć również w tym miejscu. Tu byłoby beta. No i na betę składa się ten kąt alfa oraz ten kąt, który mamy tutaj, czyli 45 stopni. Zatem można byłoby policzyć, ile jest równy tangens beta, mając tangens alfa i tangens 45 stopni, który wiadomo, że jest równy 1. Może tak zróbmy. Właśnie zastanawiam się, od czego zacząć. Może najpierw wyliczmy te punkty A i B, czyli rozwiążemy układ równań, bo tu już dosyć daleko zabrnęliśmy w tym rozumowaniu moglibyśmy mamy już plan działania ustalony wystarczy, że obliczymy równanie tej prostej oraz równanie okręgu i punkt C to będzie punkt przecięcia, czyli właściwie wiadomo, co trzeba robić. Teraz wystarczy wykonać rachunki. Na początku napiszmy układ równań: równanie prostej i równanie okręgu, nie, równanie paraboli. Przepraszam, żeby wyznaczyć współrzędne punktów A i B. No to napiszę równanie prostej l y to się równa x minus 2 oraz równanie paraboli y to się równa 4x kwadrat minus 7x plus 1. I rozwiązujemy taki układ równań, żeby mieć współrzędne punktów a i b. Przyrównujemy prawe strony, tak chyba najłatwiej. 4x kwadrat minus 7x plus 1 to się równa x minus 2. Wszystko na jedną stronę, czyli będzie 4x kwadrat minus 8x plus 1 plus 2, czyli będzie plus 3 równa się 0. Liczymy deltę standardowo, minus 8 do kwadratu to będzie 64, minus 4 razy 4 razy 3 to będzie minus 48, czyli delta jest równa 16 czyli x1, pierwsze rozwiązanie, minus minus 8, czyli 8, minus pierwiastek z delta czyli minus 4, podzielić na 2 a 2 razy 4 to jest 8, czyli 4 8 czyli tu mamy jedną drugą. Oraz jeszcze x2 to się równa 8 plus 4 na 8, czyli 12 ósmych. 12 8 to będzie 3 drugie. Czyli możemy wyliczyć punkty A i B. Punkt A to będzie miał współrzędną xową mniejszą od 1, czyli to będzie xowa punktu A, a to będzie xowa punktu B. No to możemy teraz wypisać, że punkt A ma współrzędne xowa. 1, 2, a y z tego wzoru obliczymy: 1, 2, minus 2 to będą minus 3, 2. Punkt b będzie miał współrzędne x, 3, 2, a y, 3, minus 2 to będzie minus 1, 2. Czyli mamy punkty a oraz b. Zatem możemy wyliczyć teraz na przykład równanie prostej k przechodzącej przez punkt A. Jeszcze potrzebny byłby nam współczynnik kierunkowy prostej k, ale to weźmiemy z kąta beta. Możemy napisać, że prosta k będzie miała równanie y, to się równa tangens beta razy x plus jeszcze jakieś b. Najpierw wyliczymy ten tangens beta. Napiszę, że tangens beta to się równa. I tutaj beta to jest alfa plus 45 stopni, czyli będziemy musieli skorzystać ze wzoru na tangens sumy dwóch kątów alfa plus 45 stopni to się równa. Przypomnijmy sobie z tablic maturalnych, jak wygląda ten wzór tangens alfa plus beta. Tutaj mamy w liczniku sumę tangensów, a w mianowniku 1 minus iloczyn tangensów, czyli dosyć prosty wzór tangens alfa plus tangens. 45 stopni podzielić na 1 minus i tu iloczyn był: tangens alfa razy tangens 45 stopni to się równa. No to podstawiamy. Tangens alfa mamy 1 trzecia, tangens 45 stopni to jest 1 i w mianowniku mamy 1 minus 1 trzecia razy 1, czyli 1 trzecia plus 1 to będą 4 trzecie, podzielić, a tu 1 minus 1 trzecia to 2 trzecie. 4 trzecie razy 3 drugie to, będzie, to będą 4 drugie, czyli 2. Zatem możemy napisać, że prosta k ma równanie y, to się równa. tangens z beta wyliczony 2, czyli 2 razy x plus b. I jeszcze to b musimy wyliczyć, ale wiemy, że prosta k przechodzi przez punkt a. Już o znanych współrzędnych, 1, 2, minus 3, 2, to możemy podstawić. Minus 3 drugie to się równa 2 razy 1 druga plus b. No i stąd wychodzi, że b jest równe minus 3 drugie. Tutaj będzie oczywiście 1, czyli jeszcze minus 1, czyli będzie minus 5 drugich. Czyli prosta k ma ostatecznie równanie y, to się równa 2x minus 5 drugich. Także mamy już równanie jednej prostej, na której leży punkt C. W szczególności moglibyśmy teraz jego współrzędne zapisać tak, że xowa to jest x, a y wyraża się takim wzorem 2x minus 5 drugich. No, i teraz musimy mieć jeszcze równanie na przykład okręgu, na którym leży punkt C, i to możemy łatwo zrobić, wyliczając współrzędne środka S, odcinka AB, którego końce mamy. Następnie długość odcinka AS moglibyśmy policzyć i mielibyśmy równanie okręgu, i mielibyśmy wtedy układ dwóch równań. Równanie tej prostej, równanie okręgu, i z niego wyliczylibyśmy punkt C. Z rozwiązania tego układu wyszedł nam, by nam jeszcze punkt A, bo to tu także jest punkt przecięcia tej prostej i okręgu, no ale punkt A mamy, to wzięlibyśmy to drugie rozwiązanie i to byłby punkt C. Możemy jeszcze postąpić w inny sposób, myślę, że może nawet trochę prostszy. Mianowicie możemy zauważyć, że jeżeli byśmy tu narysowali odcinek CB, to miarę tego kąta znamy. Jaka ona jest? To jest oczywiście 90 stopni. Tutaj mamy kąt prosty, ponieważ jest to kąt oparty na średnicy AB. W związku z tym moglibyśmy sobie rozważyć jeszcze taką prostą, na której leży punkt C. Prosta CB. Może ją podpiszę na przykład literką M, i o tej prostej M my sporo wiemy. Wiemy, że możemy ją zapisać za pomocą równania. Y to się równa. Współczynnik kierunkowy prostej M jako prostej prostopadłej do prostej K będzie przeciwieństwem i odwrotnością tego współczynnika. Czyli przeciwieństwo i odwrotność 2 to będzie minus 1, 2 razy x. Plus jeszcze jakiś wyraz wolny, może nazwę go c. Nie wiemy jaki jest, ale wiemy, że ta prosta przechodzi przez punkt b, a współrzędne punktu b mamy. No to podstawiamy i wyliczymy zaraz równanie prostej m. y minus 1, 2 to się równa, a x 3, drugie, czyli minus 1, druga razy 3, 2 plus c. I stąd wynika, że c to jest minus 1,2, 2, będzie plus 3, 4. Czyli 3 czwarte minus 2 czwarte to jest 1 czwarta. Sprawdźmy, czy to się może zgadzać. Ta prosta rzeczywiście tu przetnie oś x w okolicach 1 czwartej, czyli raczej jest dobrze. Czyli możemy ostatecznie napisać, że prosta m ma równanie y to się równa minus 1 druga x plus 1 czwarta. No to mamy równanie prostej k, mamy równanie prostej m i punkt przecięcia tych dwóch prostych to jest nasz punkt C, którego szukamy. Także już w zasadzie jesteśmy w domu. Pozostaje rozwiązać taki układ równań i będziemy mieli nasz punkt C. Myślę, że to trochę prostsza droga niż wyznaczenie równania okręgu. to byłoby troszeczkę więcej rachunków, potem trochę bardziej skomplikowany układ dwóch równań do rozwiązania, bo byłyby tam kwadraty, ale też nie, nie byłaby to jakaś bardzo trudna i dużo dłuższa droga, także jak najbardziej tak też można byłoby zrobić. Ja też początkowo planowałem właśnie, że tak zrobimy to za, Badanie, wyznaczając równanie tej prostej i równanie okręgu, i to punkt C jako punkt przecięcia prostej i okręgu, ale zauważyłem, że tutaj mamy kącik prosty przy poprowadzeniu takiej prostej, a ją też bardzo łatwo wyznaczyć mając punkt B i równanie prostej K, także ta droga jest moim zdaniem szybsza. No to podpiszmy sobie, że mamy punkt C, oznaczymy jego współrzędne X. I y, no mógłbym tak napisać, albo mógłbym nawet od razu napisać, że współrzędna y punktu c z równania prostej k to 2x minus 5 drugich. No i ponadto punkt c leży na przecięciu tych prostych, to możemy porównać prawe strony, rozwiązując taki układ równań. Może go jeszcze zapiszę, żeby było wiadomo, skąd to robimy. 2x minus 5 drugich, i tutaj też y to się równa. Minus 1, 2x plus 1, 4. O, a to jest y w naszym punkcie c. No i rozwiązujemy. Przyrównujemy prawą stronę. 2x minus 5 drugich to się równa minus 1, 2x plus 1, 4 razy 4, żeby pozbyć się ułamków. 8x minus 10 równa się minus 2x plus 1, x na jedną 10x liczby na drugą, 1 plus 10 11, czyli wychodzi, że x jest równe 11 dziesiątych. No to wyliczamy y teraz z dowolnego wzoru, na przykład z tego, 2 razy 11 dziesiątych minus 5 drugich, to jest 22 dziesiąte minus 5 drugich to jest inaczej 25 Czyli tu wychodzi minus 3 dziesiąte. Zatem ostatecznie możemy napisać, że punkt C ma współrzędne x 11 dziesiątych, a y minus 3 dziesiąte. Sprawdźmy jeszcze, czy to może się zgadzać dobrze z naszym rysunkiem. Punkt C trochę więcej niż 1, czyli rzeczywiście 11 dziesiątych jest ok, a tu minus 30, trochę więcej. Minus 30 jak najbardziej może być w tym miejscu, także mamy pewność, że dobrze zrobiliśmy zadanie, zgadza się odpowiedź z naszym rysunkiem.